Cześć, witam Was serdecznie, Retroszpunta Fan się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w odcinku, który nagrywam cyklicznie, rokrocznie, w Dniu Świętego Mikołaja, czyli w dniu 6 grudnia. No jest to przyczynek do tego, by uruchomić grę Father Christmas na Commodore 64 i obdzielić prezentami wirtualnie oczywiście wszystkie dzieci na całym świecie. Gdybym miał taką możliwość zrobienia tego naprawdę, no to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Na razie póki co takiej opcji nie posiadam, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie ta sprawa wirtualna, czyli odpalić Commodore 64, uruchomić grę, wziąć joystick do ręki, no i spróbować dokonać tej sztuki, która rokrocznie udaje mi się, także jestem ciekaw, jak mi pójdzie w tym roku, no i liczę na Wasze wsparcie i na Wasz doping, także serdecznie zapraszam do kibicowania mi. No i w porządku, możemy powolutku zaczynać. Wpiszemy oczywiście jeszcze swoje imię. No i zaczynamy naszą przygodę oczywiście. Tradycyjnie musimy uważać przed... Nie wiem, czy mnie dotknął, czy nie. Przed skrzatami. To się zaraz okaże. Czy będę miał część sań, czy nie? No, gościu. A jest, udało się. No to dobra. Szybciutko, szybciutko szukamy drugiej części sań. O, tu jest, dobra. A czas nieubłaganie zmierza ku gwiazdce, tak? Mam nadzieję, że w tym roku również mi się uda obdarować dzieci na całym świecie prezentami. Także to byłaby taka tradycja, można powiedzieć. Dobrze, gdzie jest trzecia część sani? Tu jest. Dobrze. To sobie idziemy. Idziemy. No właśnie. A, już myślałem. No. No i te elfy. Pyk. Teraz tutaj pewnie będzie podążał za mną. No, kurczę, blaszka. No. Ciekawe, czy mnie dotknął. Tak. Dobrze, udało się. No to czwarta część. Tutaj jest. Dobrze. No i pewnie znając życie, z prawej strony wybiegnie elf. Nie wybiegną, dobrze. No i chyba ostatnia część, tak mi się wydaje. Pozostała do zebrania. Tak, siedzenie. No. No znając życie, no oczywiście w innym miejscu planszy będzie. Tu jest, dobra, cicho. Nie było tak daleko. Ajajajaj, już chyba po mnie. Teraz na pewno. No to znowu trzeba szukać. W której części domu jest ostatnia część sani? No już widzę tutaj. Czyli praktycznie na końcu. Tak. Ajajajajaj. W takim tempie to mi się nie uda zdążyć na czas. Może tu z prawej strony będzie. Też nie ma. Tu jest. No i chyba tu wybiegnie teraz. No właśnie. A nie, udało się. Dobra, wybieramy prezenty. Czyli oczywiście Commodore 64. Weźmiemy jakąś laleczkę dla dziewczynki, misia, czołg dla chłopca, telewizor, żeby można było go podpiąć pod komodorę, no i rakietkę. No i dobra, zbieramy. Pyk. Oczywiście białych prezentów nie zbieramy, bo to nie są te, które wybraliśmy. No, trzeba się zdecydować. No, bo czas leci. No, poleci, tu coś jest. Trzeba wszystkie prezenty zebrać. Jeszcze telewizor.
rakietka jest. No i teraz nie zauważyłem, które państwo, czy też kontynent, chyba Europa najpierw. Dobra. Gdzie tutaj mamy pyk? Strzałeczkę. Gdzie następna? No. To nie jest takie oczywiste. Dobra, udało się trafić. Mamy tutaj masę przeszkadzajek w postaci chmur, samolotów, no i oczywiście wiatru. Dobrze. No, już mi to musiał zdjąć. No. No, jeszcze nie wpadł. Teraz. A, mieliśmy teraz Amerykę. Dobrze, to teraz przechodzimy do Europy. No i szukamy. Jeden dom zaliczony. A właściwie jedno dziecko uszczęśliwione, można by było precyzyjnie powiedzieć. Teraz mamy drugie dziecko. Zadowolone z prezentu. Tak. Trzecie. Gdzie mamy strzałeczki? Tu coś jest. Dobrze. A, już mi to musiał ściągnąć. Jest. Szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale jest. Tak. No. Dobrze, Europa kompletna. Przechodzimy teraz do Afryki. Szukamy domków z dziećmi, które chcą prezentów. Tu jest coś. Tak, jeden domek. No, gdzie są następne? Nie widzę. Dobrze, drugi uszczęśliwiony domek, a właściwie dziecko. Domek szczęśliwy. Dobrze, chyba jest. No. Teraz. Teraz jest dobrze. Tutaj. A. Przeszkadzajki, przeszkadzajki. No jasny gwint. Jest. No. Dobrze. Pięknie. Afryka zaliczona. Antarktyda. No dobra. Będziemy teraz rzucać dzieciom do domków z iglo. Jak się oczywiście uda. Tak. Gdzie następny? Gdzie następny? Tu jest. Pięknie. A. Jest. Szukamy, szukamy. Jest. Pięknie. Dobrze, jest. No. Okej. Jest. No i czy to jest ostatni domek? No oczywiście. No i teraz mamy Finlandię. Może się uda uszczęśliwić wszystkie dzieci na świecie prezentami. No. Dobra. Szukamy, szukamy domku. No i chyba jest. No. No. Jest. No, musiał mi to zmiotnąć sprzed nosa. Szybciutko, szybciutko, bo czas nas nagli. No. Ajajaj. Jest. Czy to będzie ostatni, czy przedostatni domek? No kurczę, blaszka. No popatrzcie się. Pamiętam, że rok temu też mnie tutaj ćwiczyło to. Z tymi chmurami. Teraz? Jest.
No to co, udało się w takim razie w tym roku 17250, no i udało się obdarować wszystkie dzieci prezentami. Jak tradycja nakazuje, także i w tym roku udało mi się dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom na całym świecie, co prawda tylko wirtualnie, no ale gdybym miał taką możliwość fizycznie to zrobić, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No tak czy siak, wirtualne dostarczenie prezentów również cieszy. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!